He's got your baby. W końcu dzisiaj powiem o naznaczonym. Już dawno zapowiadałem ten odcinek i jest. Dlaczego o nim powiem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to mój ulubiony horror, jak już na pewno część z Was wie, bo wspominałem o tym parę razy. Po drugie, za dwa dni od momentu publikacji tego odcinka premiera nowej czwartej części, także w końcu trzeba o tym powiedzieć. Po prostu odświeżyłem sobie tę serię i recenzja nowej oczywiście będzie zaraz po premierze, jeszcze w weekend, także będziecie mogli obejrzeć. No, wrzuciłbym ten odcinek wcześniej, jednak no nie miałem jak, bo po prostu miałem inne materiały do publikacji, więc jest dwa dni przed premierą nowego. Ale zaczynamy. Are you ready? Nie. Tak naprawdę jest to jeden z niewielu horrorów, jakiemu przyznałem notę 9 na 10 z serduszkiem. I teraz mówię o części numer 1, ale również o części numer 2. Niestety część trzecia spada trochę poziomem, ponieważ tam się zmienia reżyseria. Nie mamy już Jamesa Wana, tylko Leina Whannella, czyli scenarzystę właśnie całej serii naznaczony. Oraz również aktora, bo gra tam jednego ze speców, właśnie taki gościu w okularach. Może kojarzycie? Jak nie, to zaraz zobaczycie fotkę. Ale na pewno kojarzycie, bo zakładam, że dużo widzów stąd po prostu zna tę serię. No i o czwartej części będę mówił, jak będzie właśnie premiera, czyli w recenzji. Również zapowiadałem ten film, że tak powiem, bo po prostu komentowałem jego zwiastun, jak się pojawił, także takowy odcinek też możecie znaleźć na kanale, zostawię Wam jeszcze link w opisie, na samej górze możecie zajrzeć, jakie mam oczekiwania względem czwórki. A ja dzisiaj nie będę mówił o jednej części, tylko właśnie o wszystkich, tak? Chcę podsumować krótko całą serię, także będzie to taka krótka recenzja każdej z części i podsumuję ogólnie, co o tym myślę. Każdą część widziałem w kinie premierowo od razu. Jeżeli chodzi o jedynkę, to był rok 2010, także naprawdę dawno. W każdym razie ten horror szybko został moim ulubionym. Pewnie dużo ludzi się zapyta, dlaczego, przecież jest trochę podobnych horrorów. Znaczy może niekoniecznie, w sumie nie widziałem jakoś takiego typowego horroru o identycznej czy bardzo podobnej zbliżonej fabule albo koncepcie w ogóle. Natomiast same w sobie jakieś tam, wiecie, duchy czy straszaki i tak dalej, no to wiadomo, że się przewija cały czas, prawda? Więc w pewnym sensie, no, ciężko mi też to wyjaśnić, ale po prostu to jest takie bardzo subiektywne odczucie z jakiegoś powodu mniej bądź bardziej mi znanego. Ten horror na tyle mi przypadł do gustu, że jest moim ulubionym. Ale na pewno za to, że wtedy jeszcze na rok 2010 potrafił mnie wystraszyć i nadal potrafi. Naprawdę buduje świetny klimat, jest to bardzo klimatyczny horror, film grozy, także dalej potrafi wywołać ciarki, szczególnie sceny ze świata astralnego, w którym jest demon i tak dalej. Ale jeszcze krótko może przedstawię fabułę dla ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Naznaczone opowiada historię rodziny. Mamy tutaj Patryka Wilsona oraz Rose Byrne w głównych rolach. Mają oni trójkę dzieci, dwóch chłopców w bardzo, bardzo młodziutkim jeszcze wieku. Nie wiem, ile oni mogą mieć lat. 6, 7, coś w tym stylu. Ten mniejszy to jeszcze mniej ma w sumie. No jedno dziecko, które jeszcze, wiecie, w łóżeczku leży, także no tam może z roczek ma, co nie? Albo i mniej. No i jeden z ich synów, Dalton się nazywa, upada z drabiny, wchodząc na strych. Wiecie, jak to dzieci wchodzą tam, gdzie nie wolno. I następnego dnia zapada, no, w śpiączkę. Przynajmniej tak twierdzą lekarze. Okazuje się, że upadek z drabiny nie miał z tym nic wspólnego. Rodzice tak myśleli, ponieważ, no wiecie, tam trochę się stłukł tutaj sobie na głowie. Troszeczkę ślad zrobił, pobił się lekko, więc myśleli, że ten upadek może coś z tym mieć właśnie wspólnego. Natomiast jak się okazuje, nie. Dalton został tutaj, że tak powiem, oderwany od swojego własnego ciała. To znaczy jego dusza po prostu powędrowała właśnie w świat astralny, o którym przed chwilą wspomniałem. To jest taka kraina ciemności, jak to nazywają w filmie Głębia, w którym dusze potrafią zostać uwięzione, a złe byty chcą przejąć po prostu kontrolę nad ciałem żywym. Tylko to wymaga czasu i energii. No i mamy tutaj również medium, Alice, która występuje we wszystkich częściach, w czwórce również będzie. Bardzo, bardzo fajna postać, ja ją od razu polubiłem. Bez niej ta seria po prostu nie byłaby tą serią. Naznaczony bez Alice nie istnieje dla mnie. Także naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i utożsamiłem się z tą postacią już od pierwszej właśnie części. Także Alice na pewno jeszcze zobaczycie. Nie
James Wan jako reżyser pierwszych dwóch części w zasadzie robi jedne z lepszych horrorów w tej dekadzie. Mimo że może nie są jakieś spektakularne, to nadal trzymają lepszy poziom niż większość straszaków, które wychodzą. I Naznaczony wcale nie ma takiej, że tak to nazwę, nieoryginalnej fabuły, ponieważ, tak jak mówię, no były już jakieś, wiecie, no akurat opętania tutaj nie ma, ale były jakieś wrogie byty, duchy, wiecie, wychodzenie ze swojego ciała. Coś tam było, ale w zasadzie w taki sposób, jak jest tutaj pokazane, i sam właśnie świat astralny, który ten film, że tak powiem, prezentuje, czyli właśnie ten świat, w którym dusze utykają, tam gdzie złe byty rządzą tak naprawdę, również jest to miejsce bez w ogóle pojęcia czasu, co też będzie istotne w kontekście w ogóle tej serii, no to jako takich właśnie nie widziałem podobnych, więc zawsze uznawałem Naznaczonego za coś oryginalnego. Za coś, co potrafi zbudować na tyle dobrze budowane napięcie, że groza, którą kumuluje, jest po prostu w stanie przestraszyć tego widza. Oczywiście są ludzie, których nic nie wzrusza i w zasadzie mnie też naprawdę ciężko już w ogóle czymś wystraszyć, ale jednak powtarzając sobie tę serię, teraz uważam, że ten film nadal jest w stanie to zrobić. Może już nie w takim stopniu jak kiedyś, jednak 2010 a 17 to jest trochę różnica. No miałem 7 lat mniej, więc no był w stanie zdecydowanie bardziej mnie poruszyć ten film kiedyś. Natomiast nadal go uwielbiam. W ogóle jest świetnie połączony z serią, z częścią drugą. No w zasadzie oceny nawet dwójka ma jeszcze wyższe. Na Filmwebie to jest o 0,1, ale to jednak też coś znaczy, że właśnie często kontynuacje są badziewne, a tutaj jeżeli chodzi o Naznaczonego, to nie. Właśnie dwójka tak świetnie nawiązuje do jedynki, tak bardzo wyprowadza tę historię jeszcze dalej i robi takiego mindfucka w pewnym momencie, że to się bardzo dobrze ogląda, że mi się to podobało i że to się też sprzedało. I oczywiście nie każdy będzie uważał tak jak ja, natomiast akurat ja jako fan serii, jako mój ulubiony horror, no to zdecydowanie jestem za w ogóle takim rozwiązaniem fabularnym i no samym konceptem, jaki się tutaj pojawia. We took Trifield and EMF readings of the whole house, wiring, alarm clocks. It's not the house that's haunted. It's your son. Co do części trzeciej, niestety już nie daję 9 gwiazdek. Przed chwilą w sumie zmieniłem ocenę na 7, bo wcześniej było 8. Z serduszkiem, dwie pierwsze części też z serduszkiem. Serduszko dla trzeciej części jest tylko i wyłącznie z sentymentu, bo pierwsze dwie części bez wahania daje serce. W trójce jest nieco problem, bo no właśnie James Wan już się tym nie zajął. Wielka szkoda. Leigh Whannell zrobił to na poziomie, utrzymał klimat. Natomiast tutaj już nie było takiej dobrej fabuły też, więc może nawet nie tyle, co reżyseria tam leżała. Ona po prostu była troszkę gorsza i to widać, że James Wan zrobiłby to lepiej. Ale też właśnie nie było jakichś takich większych twistów fabularnych czy rozwiązań, które można by było tutaj zaproponować. No bo jednak trójka to jest prequel. Tutaj wydarzenia mamy sprzed jedynki. Tam w zasadzie jeszcze nie było tajemnicy żadnej zbudowanej, więc po prostu mamy narzucony kontekst przeszłości bohaterki, naszej medium właśnie, Alice, co się działo przed tymi wszystkimi wydarzeniami. Także pierwsza część tak naprawdę to jest trzecia, później mamy jedynkę i później dwójkę. Jedynkę z dwójką było właśnie, można bardzo dobrze połączyć i zostało to zrobione i pokazać środek jakby tej historii. No ale w trójce, czyli jest tak naprawdę w jedynce, bo jest to prequel, no to no nie było już tak naprawdę czego tam pokazać, oprócz przeszłości właśnie tej bohaterki, żeby jakoś później jeszcze nawiązać do części następnych. Dlatego też tam nie ma jakichś spektakularnych, wiecie, właśnie zwrotów, co nie? Jakichś twistów fabularnych, no bo tak naprawdę nie ma za bardzo z czego tego zrobić. Jest tylko pokazana już historia pewnej rodziny, innej już tym razem dziewczyny, która też zostaje właśnie tutaj, że tak powiem, nawiedzona i w pewnym sensie próbuje ją opętać taka postać, taki dziadek, który nie może oddychać, chodzi z respiratorem na twarzy. Także tutaj w kwestii jakichś takich straszaków i tak dalej, w kwestii grozy, klimatu, to się sprawdza cały czas. W całej serii. Zobaczymy jak czwórka. Tutaj reżyserię przejmuje Adam Robitel, czyli reżyser Naznaczonej, nie Naznaczonej, reżyser Opętanej z roku 2014. To był dobry horror, który mi się podobał, bardzo klimatyczny, z właśnie przerażającą starszą kobietą, która no, miała jazdy niezłe, także zobaczymy jak tutaj się dogada z Leighem Whannellem i jakim wyjdzie ten film wspólnie. Good night. Good night. All will be.
Nothing's gonna bother us. Not anymore. We have our son back. Mam nadzieję, że czwórka mnie nie zawiedzie, że to będzie przynajmniej ta siódemka, żeby już to nie spadało, wiecie, żeby nie robić z tego takiego tasiemca jak Piła, że te części będą niepotrzebne. Ta trójka szczerze nie jest aż tak do końca potrzebna, no ale jednak narzuca nam jakoś większy kontekst dla tej serii. Co zaoferuje czwórka? Nie wiem. Jaka jest fabuła, to możecie zobaczyć w odcinku, o którym mówię właśnie o zwiastunie, bo już mi się nie chce tego powtarzać, wszystkiego bez sensu, prawda? Albo przeczytać sobie możecie krótko gdzieś tam na Filmwebie. W każdym razie ja liczę na to, że to po prostu mnie nie zawiedzie. Także no, naznaczony kupił mnie od części pierwszej. Pamiętam, jak się jarałem jeszcze, jak pojawił się zwiastun numer 2, drugiej części znaczy. Bo na początku oczywiście nie było wiadomo, czy w ogóle się pojawi taka druga część, taka kontynuacja. Jednakże zrobili ją i o Jezu, ile ja razy obejrzałem zwiastun części drugiej, to po prostu nie zliczę. Tak się jarałem tym, co się tam może wydarzyć. Tak uwielbiam tę serię, no że po prostu ten zwiastun setki razy najprawdopodobniej kliknąłem. Do kina poleciałem chyba na pierwszy albo na jeden z pierwszych możliwych seansów. Chyba nie na pierwszy, bo wtedy nie mogłem po prostu z rana, bo tam chyba jeszcze byłem w szkole wtedy. W każdym razie poleciałem od razu, kiedy mogłem, pierwszego dnia. Już miałem rezerwację zrobioną, także bardzo, bardzo się po prostu tym jarałem. Tak jak o jedynce, wiecie, dowiedziałem się tak naprawdę dopiero jak weszła do kina i zobaczyłem, o, naznaczony, poszedłem z siostrą, no, im się spodobał, był dobry i chyba już wtedy był moim ulubionym horrorem. To tak dwójkę, no nie mogłem się doczekać, o ile się dowiedziałem chyba rok wcześniej, że będzie, to przez ten rok potrafiłem naprawdę bardzo, bardzo często myśleć o tym, kiedy się pojawi w końcu ten horror. I strasznie byłem podjarany. Trójki już tak nie odebrałem, aż tak mnie to nie ruszyło, bo to już jednak rok 2015 był, to też troszeczkę miałem inne podejście. Ale wiedziałem również, że jest to prequel, że będą wydarzenia sprzed jedynki i że no, już historia, która się pojawiła w jedynce i dwójce, jest rozwiązana i nie będziemy do niej wracać, więc też nie było za bardzo czym się, że tak powiem, aż podniecać, jeżeli chodzi o tę część. We are family again. Tak jak właśnie teraz wspomniałem też daty, numer 1 to jest 2010 rok produkcji, numer 2 2013, także tutaj 3 lata trzeba było poczekać. No i jak dali info, że będzie, no, to już czekałem. No i trójka to jest 2015 i teraz 2017 będzie część numer 4. W zasadzie nie wiem, czy jest sens jeszcze coś więcej mówić o tym filmie, bo w kwestii takiej niespoilerowej to się nie da dużo powiedzieć i tyle. Wiecie, w materiale spoilerowym pewnie gadałbym z 40 minut. W każdym razie dajcie znać, co w ogóle myślicie o tej serii, czy oglądaliście całą. Jeśli nie, to warto nadrobić, albo warto powtórzyć przed częścią czwartą. O ile jedynkę znam na pamięć, naprawdę, tam praktycznie scena w scenę. Dwójkę prawie, a trójki najmniej w zasadzie kojarzyłem, ale i tak powtórzyłem całą serię, bo uważam, że warto, skoro to jest moja ulubiona seria, no to przed czwórką po prostu chciałem mieć na nowo jakby obraz całej tej serii. I równie dobrze mógłbym to zrobić bez jedynki i dwójki, ale tak jak mówię, no chciałem całość i obejrzałem po prostu. I teraz od razu nagrywam ten materiał dla Was. Także dajcie znać, czy w ogóle jara Was temat naznaczonego, jak odbieracie całą tę serię i jakie są Wasze oczekiwania względem czwórki. A w następnym odcinku, chyba już w następnym, tak, w następnym właśnie będzie recenzja czwóreczki. Także zobaczymy, co się tam wydarzy. Naprawdę liczę na to, że będzie spoko. Komentujcie i do zobaczenia. Whatever it was that was haunting my family, it's not done with us. I'll be waiting in the dark. When the pain finally kills you. No! Tiptoe by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with a